Na pewno nie było łatwo, szczególnie pod względem finansowym. Teren logicznie nie nadawał się do budowy, bo to były górki, pagórki. Gdzieś tam woda przepływała, tylko jakieś palmy i burz. Tym bardziej nikt sobie nie obrażał, że za 10 lat ten centrum się rozrośnie do takiego stanu, jak jest dzisiaj. Ale była to właśnie ten entuzjazm, że spróbujmy. I never thought it could grow the way it has grown. We expected, even from the beginning, that we will have, you know, a stream of class one, two classes, class two, two classes. Within 10 years, we are more than 1,000 of children. People have faith in the mission schools. They know we offer more than education. We offer the spiritual part of it as well. They know that it is not business that we are doing. It is a vocation, so to say. Życie tutaj to ulica. Od rana do późna w nocy, tak wszyscy na ulicy. O, tutaj o właśnie sprzedaje ktoś jakieś cytrynki, o kilka pomidorów, kilka marchewek. O i tak życie się toczy, aby przeżyć do następnego dnia. Dresalam jest jakby zlepkiem ludzi z całego kraju, że dużo ludzi ciągnie do miast za codziennym chlebem, że tu coś lepszego ich czeka. Tak, a często przyjeżdżając do miasta, no niestety spotykają się z bardzo twardą rzeczywistością. Czyli brak tej pracy. I większość z nich to je raz dziennie. Za 200-300 szylingów nawet ludzie potrafią przeżyć. A $1 to jest 2000 szylingów. Czyli za kilka centów praktycznie. A z drugiej strony takie codzienne życie, ubrania czy szkoła, to jest bardzo droga. Kiedy my przyszliśmy do Segerea, to były krzaki, daleko od centrum. Jak się mówiło, że ktoś tam mieszka w Segerei, ojejku, to jaki kawał drogi. I tutaj ludzie zaczęli się sprowadzać gdzieś tak koniec lat 90. To jest tutaj budowane bez planów, żadnych pozwoleń, to raczej większość to bardzo biedni ludzie. Tak, a w takiej rzeczywistości wiadomo, przestępczość rośnie i prostytucja, i dzieci ulicy. No i tak ludzie próbują przetrwać z dnia na dzień. Dzieło pomocy Ad Gentes od 12 lat pomaga polskim misjonarkom i misjonarzom. Głównie dzieło pomocy Ad Gentes kładzie nacisk na takie projekty, na dzieła, które dotyczą dzieci i młodzieży, gdyż uważamy, że edukacja jest furtką dla lepszej przyszłości. W tym projekcie Centrum Edukacji Świętego Maksymiliana była idea, aby stworzyć szkołę techniczną. Widząc potrzeby miejscowej młodzieży, która kończyła szkołę średnią, nie zdobywała żadnego zawodu czy nie zdobywała żadnej pracy,
Chcieliśmy stworzyć coś, co mogło pomóc im przede wszystkim zdobyć samozatrudnienie, ale już z konkretnym zawodem. W Segerea, w Dar es Salaam, w Tanzanii, ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej otworzyliśmy szkołę zawodową dla 200 do 250 osób. Będą ci młodzi ludzie kształcili się tutaj, takie po prostu zawody typowo mechaniczne, budowlane dla chłopców, a dla dziewcząt pracownik biurowy. A więc to daje szansę na to, że ci ludzie w przyszłości, mając wykształcenie zawodowe, znajdą dobrą pracę. Jeśli mówię, że w Polsce najlepsze szkoły to są szkoły państwowe, to ludzie tutaj są zdziwieni. Tutaj najlepsze, w Tanzanii najlepsze szkoły to są szkoły prywatne. Natomiast w szkołach państwowych no jest to, że klasy są naprawdę przeładowane. Są po 200, po 150 uczniów. Fizycznie nawet. Nauczyciel nie jest w stanie sprawdzić obecności 150 dzieci, nie mówiąc o nauczaniu. W Centrum Maksymiliana ojcowie starają się o to, by jednak poziom nauczania był wysoki, żeby dzieci miały dobry start na przyszłość. Nauczyciel jest w stanie dotrzeć do każdego, sprawdzić pracę, bo dlatego, że w klasach jest mało dzieci. To jest takie 30-50 osób. Ja wiem, jak się dzieci nazywają, dzieci wiedzą, kim ja jestem. Jest ta relacja osobowa. The Polish aid of the Polish government, it has come at the right time. And here in our place, the right place, it is a good idea for the skill school. There are a lot of young people and who might not manage to go to the university, but they have a life skill that will help somebody to go in life. It is a very good and recommendable job that they have done. I wish we could have something like that in other towns and in other countries. Yeah. Pozostanie taką pamiątką obecności polskich misjonarzy, obecności właśnie tego wkładu polskiej ludności, tych dobroczyńców w dzieło ewangelizacji, w dzieło też i szkolnictwa tutaj w Tanzanii. Ja kiedy patrzę na te dzieci, jak widzę dziecko w mundurku szkolnym, które mówi po angielsku, które umie czytać, uśmiecha się, gra w piłkę. Właśnie dlatego warto pomagać. Z drugiej strony dzisiaj tak dużo się mówi o uchodźcach, migracji, ona jest. Wydaje mi się, że trzeba robić taką pracę organiczną, pracę u podstaw, sprawiającą, że ci ludzie u siebie, w swoim domu, w swoim miejscu będą mogli godnie żyć. Thank you.
the opportunity studying here is something very beneficial for my future, simply because it's a rare opportunity that people get, and I'm among the people having it, so I hope that I use it well, because I'm sure through this step I'll succeed and go do something else for the society that's beneficial. Wasn't it for this investment, the Polish aid investment, then I don't think if that would have been possible then. Maximilian has helped me to understand myself, what I've come to do in school and what is my part in the family. And that it has really helped me in a spiritual way to know the plans of God in my life. I feel very good about the Polish aid because they help in development of many sectors in Maximilian. And it is a school which it has abruptly developed. The outside people are talking very good about Maximilian. I thank the Polish aid for supporting it.